to już dzisiaj, w sensie na playerze od wczoraj, ale film jest dzisiaj. Finał, każdy kto ogląda śluby wie, że te finały bywają ciekawe, choć nie aż tak ciekawe jak te rolnikowe. Tym razem jednak uczestnicy ślubów postanowili dorównać nie tylko rolnikowi, ale też wszystkim organizacjom MMA razem wziętym, organizując najkrwawszy finał w historii ślubnych sportów. Mało tego, produkcja wprowadziła tam też motyw z dreszczowca, zostawiając jedno puste krzesło dla eksperta non grata, żebyśmy już na zawsze zastanawiali się, czy montażyści w pocie czoła montowali materiał tak, że zamiast olszaka dali puste krzesło, które pokazuje niewidzialnego widzowskim okiem eksperta. Czy może olszak faktycznie na ten finał nie przyszedł? To niestety jest ten thriller bez zakończenia. Wiecie jak w tym obserwatorze na Netflixie? Nie wiadomo jak to się kończy. Każdy może sobie dopisać własne zakończenie i w ten klimat uderzyli producenci 8 sezonu ślubu od pierwszego wejrzenia. Na rozgrzewkę poszli Marta i Patryk, którzy nawet przyjechali tam razem. Na wstępie zapytani o to, czego dowiedzieli się o sobie w trakcie trwania eksperymentu, odpowiedzieli, że Marta dowiedziała się, że nie jest cierpliwa, a Patryk, że lubi odkładać ważne rozmowy na ostatnią chwilę. Ten finał miał być jednak inny, więc psycholożki nie przyjęły tego wyznania tak po prostu, tylko zaproponowały im terapię jeszcze przed decyzją. Ale Patryk i Marta postanowili grać małżeństwo dyplomatów i wspólnym frontem unikali wszelkich odpowiedzi. Para oczywiście chciała zostać w małżeństwie, jednak nie chcieli odpowiedzieć na pytanie dotyczące ich wspólnej przyszłości, mówiąc, że potrzeba nieokreślonego czasu, żeby zdecydować, która osoba ma się wprowadzić do której osoby. Bez imion, żeby nikt ich o nic nie oskarżał później. Psycholog Karolina, widząc, że pakt milczenia został zawarty, wyraziła swoje spostrzeżenia i zasugerowała im, że muszą popracować nad komunikacją. Wracając razem z decyzji, para dyskutowała w samochodzie, że powiedzieli tyle ile mogli, bo przecież nie są ekshibicjonistami, żeby tak się wywnętrzać w telewizji. Po miesiącu produkcja odwiedziła ich w Bielsku, gdzie mieli wspólnie mieszkać i podobno mieszkali do wczoraj, kiedy to Patryk w pośpiechu wyjechał, nie chcąc trafić na ekipę telewizyjną. Marta liczyła na mężczyznę ogarniętego życiowo, który będzie potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji. Niestety Patryk bez rodziców u boku nie potrafił sobie poradzić w Bielsku. I niby starali się już o dziecko i jeśli to dziecko by się pojawiło, to przenieśliby się do Słupic. Ale tak to Marta nie chciała wyjeżdżać z Bielska, licząc na inicjatywę męża, który już niechętnie odbierał jej telefony. Starcie pozostało nierozstrzygnięte. Druga potyczka miała być również banalna, bo przeciwnicy ustawili się przecież w Szczecinie, że oboje składają broń. Kiedy jednak przyjeżdżali tam oddzielnie, nagle obudził się w nich duch walki. Pierwszy cios zadała Marta, mówiąc, że od początku czuła się przez Macieja oceniana i wszystko mu w niej nie pasowało, a później kiedy chciała się do niego przytulić, on od razu odebrał to jako próbę inicjacji i kontaktów i miał stwierdzić, że Marta już chce się na niego rzucić, więc szybko odmówił przytulenia. W końcu nie chciał, żeby z tego były jakieś dzieci, nawet takie, których nie może mieć, ale bardzo chce. Maciek pamiętał to zupełnie inaczej. Podczas gdy on leżał sobie niewinnie w łóżku, Marta wskoczyła do niego pod kołdrę i zaczęła się do niego dobierać. Mało tego, według Macieja Marta non-stop biegała wkoło niego nago, albo chociaż topless, chyba próbując go do siebie zanęcić, jakby nie rozumiała, że on nawet w ubraniach nie mógł na nią patrzeć. Wywiązała się kłótnia, a Marta zaczęła krzyczeć, że Maciej konfabuluje. Padła nawet propozycja wariografu ze strony Macieja. Sytuacja zrobiła się poważna. Czyżby Maciej po tej decyzji zamierzał wytoczyć swojej żonie poza to jakieś cięższe zarzuty? Na wstępie wytknął jej jednak, żeby nie udawała, że jest taka piękna i nieskazitelna. I tu wywiązała się kolejna kłótnia, kiedy Marta mówiła, że zorganizowała sobie cały miesiąc pracy zdalnej, a Maciej niemalże ją wyśmiał, mówiąc, że od 3 lat przecież pracuje zdalnie. Arbitrzy tej potyczki zaczęli więc wyznaczać im czas na wypowiedź. Okazało się, że podczas podróży poślubnej Maciej nie korzystał prawie wcale z toalety, narażając się na permanentne zatwardzenie,
A mimo tego papier toaletowy notorycznie wychodził z łazienki w formie kuleczek i wałków. I tutaj mógł albo obwinić o to siły nadprzyrodzone, albo przyznać, że to jego dziwna i niechlujna żona z TVN-u. Marta starała się obwinić o kulki z papieru syna, ale Maciej wyraźnie jej powiedział, że nie było go podczas podróży poślubnej. Marta, nie umiejąc tego wyjaśnić, zaczęła płakać i się trząść ze złości, mówiąc, że ma dość tego, że Maciej cały czas kłamie na jej temat. Maćkowi nie pasowało też to, jak Marta wychowuje swoje dziecko i że ma milion otwartych jogurtów i zaczętych obiadów w lodówce. I tutaj już wtrąciła się Chorzewska, że to przeginka, że ktoś, kto nie ma dzieci, mówi komuś, kto je ma, jak ma je wychowywać. Maciek stwierdził, że woli portale randkowe, bo tam przynajmniej jest zdjęcie, a widząc zdjęcie Marty w życiu by się z nią nie umówił. Dlatego jego jedynym problemem było to, że nie opisał dokładnie wyglądu swojej idealnej małżonki. Psycholożki, wiedząc, że ta kłótnia nigdy się nie skończy, zapytały o decyzję i tutaj oczywiście było to podwójny rozwód. Na co psycholog Karolina zarzuciła im obojgu, że kłamali na castingach, bo z takim nastawieniem w ogóle nie wzięliby ich do eksperymentu. Na koniec Maciek próbował podziękować Marcie za wspólnie spędzony czas i zaprosić ją do Szczecina, na co ona stwierdziła, że gość ma rozdwojenie jaźni. I tutaj Chorzewska przerwała i kazała im jechać do domu, każdy do swojego. Po miesiącu Marta nadal nadawała na Maćka, a jej ciotka już nie mogła tego słuchać, dając jej reprymendę, że już wróciła z tych kolonii, gdzie była w pokoju z nielubianą koleżanką i już nie ma o czym gadać. Próbowała też wymusić na niej, żeby zachowała klasę i zamknęła ten temat, ale było ciężko, a z tego co widać na jej Insta, dalej to roztrząsa. Maciej natomiast był z jakąś laską, która mu się podobała, ale myślał, że nie ma u niej szans, więc zgłosił się do programu, gdzie dostał Martę, ale po programie laska pożałowała i w sumie na dobre wyszło, bo teraz jest z jakąś Patrycją, która dla odmiany mu się podoba i już w ogóle zapomniał o drugim nieudanym małżeństwie. Po najbardziej krwawej potyczce w historii programu przyszedł czas na Iktor, na Justyna i jej Tołdiego Przema. Oni akurat przyjechali na finał razem, ale dwoma samochodami, a Przemo szybko wyskoczył z auta otworzyć Justynie drzwi w jej samochodzie. Po wejściu na salę Justyna od razu wyznała, że dowiedziała się o sobie, że jest drama queen i chatbotem, bo jej się gęba nie zamyka. Poza tym Justyna przyznała, że bała się, że po eksperymencie wszystko się posypie i okaże się, że to nie było naprawdę. Za to kiedy Przemo chciał powiedzieć, czego się nauczył, Justyna powstrzymała go, mówiąc, że każde słowo będzie użyte przeciwko niemu. Żeby nie pogrążać Przema, wielbicielka Justyny, Chorzewska zaproponowała, że może zamiast tego powiedzą sobie coś od serca. Więc zaczynając od Justyny podziękowali sobie za wspólny miesiąc. Narracja była już narzucona, Przemo wiedział, co ma robić. Później Justyna szybko dodała, że mają już plany na święta i na wakacje. Chorzewska postanowiła więc nie przedłużać wspólnego czasu z jej ulubioną uczestniczką i zapytała ją, czy zostaje z Przemem, czy rozwód. Justyna oczywiście powiedziała, że zostaje z Przemem. Przemo zapytany o to samo z grozą spojrzał na żonę i pod jej wymownym spojrzeniem przyznał, że również chce dalej być jej mężem. Chorzewskiej trochę oczy z orbit wyszły, że po tym jak obrabiała Justynie 4 litery przez cały sezon, oni to teraz razem obejrzą. Ale ekspertka nie chciała tak po prostu przyjąć tej decyzji i zaczęła wypytywać ich o tematy drażliwe, czyli to, gdzie będą mieszkać. I tutaj okazało się, że to Przemo ma się teraz wyprowadzić do Warszawy i znaleźć tu pracę, a później Justyna przeprowadzi się do Poznania. Chorzewska dalej drążyła dlaczego, bo wiedziała, że gdzieś pogrzebany jest tam pies o imieniu Ice Ice Baby. Okazało się, że Justyna wymusiła na rodzicach Przema, że jak chcą wnuki, to muszą oddać im swoje M4, a w zamian dostaną mieszkanie Przema. Tutaj wtrąciła się psycholog Karolina, udając dobrego Glina i pytając, co się stało z całym życiowym entuzjazmem Przema, który kiedyś był duszą towarzystwa. On wyznał, że Iktor to lepiej opisze, a jak na niego spojrzy, to nieważne, co by akurat nie mówiła, Przemo po prostu musi potwierdzić.
Chorzewska, wiedząc, że nie wychodzili z chaty w Wawce, postanowiła uderzyć w te nuty, pytając Przema, czy podobało mu się tam aż tak, że chce się przeprowadzić, ale i tutaj Tołi wydawał się być całkowicie pogodzony ze swoim losem. Widząc, że nie uda się osiągnąć rozwodu na tym spotkaniu, psycholożki skapitulowały, mówiąc, że Przemo musi bardziej otwarcie komunikować swoje potrzeby. Po miesiącu para była razem w Warszawie i podobno układało im się świetnie i zniknęły ich problemy z komunikacją. Mieszkali sobie na dwa miasta, w Poznaniu i w Warszawie, i dogadywali się świetnie, a Justyna jeszcze wykorzystywała Przema jako darmową siłę roboczą, także ideolo. Para wyznała sobie publicznie miłość. I wychodzi na to, że to całe spoilerowanie Justyny, że mieszka w Poznaniu i w Warszawie, na dwa domy, było szczere i nadal są razem, chociaż za tydzień po oficjalnym finale na pewno sami się tym pochwalą, bo na koniec nie było już żadnego słowa komentarza jak w poprzedniej edycji. Stąd też nie dowiedzieliśmy się, czy Marta i Patryk nadal są razem i dlaczego już nie. Pozostaje więc czekać na oficjalny komentarz każdego z nich z osobna, bo jak wiadomo, Marta dalej robi karierę, a Patryk ma już nową laskę. Dajcie znać, jak obstawiacie, kto pierwszy z całej ekipy doda oświadczenie po finale. Wszyscy wiemy, że na pewno nie będzie to Patryk. Czekam na wasze komentarze odnośnie wrażeń z tego sezonu. I to by było na tyle. Bye bye.